Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Bieliński. Witam serdecznie w Cyfrowej Bazie Wiedzy Uniwersytetu w Białymstoku. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza prezentacja będzie poświęcona dwóm zagadnieniom. Pierwsze dotyczące postępowania e, związanego z procedurą przed sądem, czyli dokładnie zasad postępowania cywilnego. Natomiast drugie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z pozwem w postępowaniu cywilnym. Zacznijmy od samego sformułowania. Czym to postępowanie cywilne jest, tutaj, w ramach definicji, ja staram się skupić na kilku elementach. Jest to pewne działanie. To działanie nie jest dowolne ono jest sformalizowane, co oznacza, że to, jak funkcjonuje się przed sądem, czyli zarówno sąd, jak i inne podmioty, jest określone w obowiązujących przepisach prawa. Czyli tutaj, pierwsza cecha, jest to postępowanie sformalizowane. Jest to działanie konkretnych podmiotów. My oczywiście przede wszystkim znamy sądy, bo one są jakby najbardziej spostrzegane. Natomiast mamy jeszcze podmioty, które również w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości mogą się pojawić i chociażby w niektórych postępowaniach mogą pojawić się notariusze, którzy wspomagają funkcjonowanie e, sądów. Oczywiście oprócz sądu potrzebujemy także uczestników tego całego postępowania, których możemy podzielić jakby na dwie grupy. Pierwsze w ramach procesu nazywamy Powodem i pozwanym, natomiast jeżeli chodzi o postępowanie nieprocesowe, to tutaj mamy wnioskodawcę i uczestników. Kolejna kwestia to dlaczego ten sąd funkcjonuje, jaki jest cel, który tak naprawdę ma zrealizować. Sądy są powołane do udzielenia ochrony prawnej, która przejawia się w tym, iż one rozpoznają i rozstrzygają sprawy cywilne, co oznacza, że podejmują taką odgórną decyzję, mówiąc, czy Mamy rację, domagając się udzielenia ochrony, czy też nie. Pamiętać należy o tym, że oprócz postępowania rozpoznawczego czasami konieczne jest uruchomienie kolejnej procedury, mianowicie procedury egzekucyjnej, no z uwagi na to, że y, są osoby, podmioty, które mimo prawomocnego rozstrzygnięcia sądu niestety nie chcą go dobrowolnie wykonać, no i w związku z tym musimy skorzystać z pomocy aparatu państwowego. Przejdźmy teraz do zasad postępowania cywilnego. Zasady. W taki sposób uproszczony, niezależnie od tego, co mamy tutaj napisane, to są pewne takie założenia, w oparciu o które zostały skonstruowane procedury sądowe i te zasady potem mają przełożenie w tych działaniach, w tych regulacjach, które w ramach konkretnych postępowań możemy spotkać. Zasady te możemy podzielić jakby na dwie grupy, takie bardziej ogólne zwane zasadami naczelnymi wymiaru sprawiedliwości. One, jak widzimy, wypływają z głównych aktów, które obowiązują rzeczy pospolite. Tej polskiej, czyli przede wszystkim z konstytucji, tej, z konstytucji tej regulacji. Natomiast dodatkowe źródła to oczywiście przepisy prawa międzynarodowego, a także całokształt systemu prawnego, te zasady zawiera. Druga grupa zasad naczelnych dotyczy tylko i wyłącznie samego postępowania cywilnego. Co je odróżnia oczywiście od zasad naczelnych, bo one są poświęcone zarówno procedurze cywilnej, jak i procedurze karnej. W przypadku zasad naczelnych postępowania cywilnego, one wywodzą się, wypływają już z konkretnej regulacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego i jak wspomniałem, odnoszą się tylko i wyłącznie do procedury cywilnej. Kilka wybranych zasad naczelnych wymiaru sprawiedliwości, które w moim przekonaniu. Powinniśmy rozróżniać. Naczelna to oczywiście zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości i powiązana z nią zasada prawa do sądu. Co oznacza pierwsza? Sądowego wymiaru sprawiedliwości. Oznacza to zgodnie z konstytucją domniemanie, że. Rozstrzygnięcia odgórne wiążące obywateli i inne podmioty może wydawać przede wszystkim sąd, jest oczywiście wyposażony w tą władzę państwową i może nam w sposób sformalizowany i władczy coś nakazać. Natomiast z punktu widzenia obywatela bardzo istotne jest prawo do sądu gwarantowane artykułem 45 Konstytucji, czyli kolokwialnie mówiąc każdy obywatel w przypadku kiedy uważa, że powinien być chroniony ma prawo zwrócić się, o tą ochronę do sądu. Tak naprawdę to prawo do sądu składa się z trzech elementów. Prawo do uruchomienia procedury przed sądem, na przykład przez złożenie pozwu. Drugi element to prawo do tego, aby ta procedura sądowa została opracowana, oparta o rzetelne reguły tego postępowania i trzecia, trzeci element prawa do sądu, no to tutaj chyba najbardziej interesujące, mianowicie prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sądowego. Jakiegokolwiek, czy to formalnego, czy merytorycznego, czy pozytywnego, czy negatywnego. Chodzi po prostu o to, żeby to rozstrzygnięcie sąd wydał. Druga zasada to zasada rzetelnego postępowania i prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Co to znaczy rzetelne postępowanie? Rzetelne znaczy to, że zostało opracowane, opiera się, o te właśnie wszystkie założenia konstrukcyjne, czyli dające różnego rodzaju gwarancje stroną postępowania i gwarantujące to, że to postępowanie przed sądem będzie prowadzone w sposób prawidłowy. Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, ono jest oczywiście skorelowane z regulacjami przede wszystkim Kodeksu Postępowania Cywilnego, ponieważ jeden z przepisów mówi, iż to sąd powinien tak prowadzić postępowanie, aby dało się merytorycznie rozstrzygnięcie uzyskać już po przeprowadzeniu pierwszej rozprawy. Rzadko się to udaje niestety, natomiast oczywiście oprócz działań sądu muszą go wspomagać również strony, które mają obowiązek, aby te twierdzenia i dowody, na których swoje żądania opierają po prostu przytaczać najszybciej, jak to będzie możliwe, czyli żeby to odbywało się bez zbędnego opóźnienia. Kolejna zasada to zasada niezależności sądu i niezawisłości sędziowskiej. Nie, niejednokrotnie te dwie zasady są ze sobą mylone, natomiast one de facto dotyczą różnych kwestii. Zasada, zasada niezależności sądu wiąże się oczywiście z trójpodziałem władzy, na władzę Ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, właśnie każda z nich jest niezależna, natomiast jak najbardziej się uzupełniają i mają na siebie wpływ. Natomiast zasada niezawisłości sędziowskiej oznacza, iż sędzia podejmując rozstrzygnięcie, pracując, wyrokując byśmy tak to określili, e, związany jest tylko i wyłącznie konstytucją i ustawami. Natomiast w pozostałym zakresie opiera się tylko i wyłącznie na własnej autonomicznej decyzji. Zasada nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy jest najwyższym organem sądowym w Polsce, jeden sąd w Polsce w Warszawie się znajdujący i w zakresie tego nadzoru judykacyjnego chodzi o to, że Sąd Najwyższy ma możliwość kontroli. Wydawanych przez sądy powszechne i sądy wojskowe merytorycznych rozstrzygnięć. Jak to się odbywa? Poprzez składanie odpowiednich środków zaskarżenia w postaci chociażby skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, czy też stosunkowo nowej skargi nadzwyczajnej. Zasada kolegialności oznacza to, że w wydaniu wyroku mają uczestniczyć różne osoby, czyli co do zasady. Powinien być to więcej niż jeden człowiek. Oczywiście, tutaj w ramach postępowania cywilnego. Zasadą jest w pierwszej instancji, że sąd orzeka w składzie jednoosobowym. Natomiast oczywiście są sytuacje, kiedy orzeka również w składzie trzyosobowym, na przykład ze względu na szczególną zawiłość sporu, może się pojawić oczywiście jeszcze skład ławniczy, czyli jeden sędzia wraz z dwoma ławnikami. Będę o tym mówił przy kolejnej zasadzie. Natomiast w drugiej instancji regułą jest, że sąd orzeka w składzie. Trzyosobowym, z wyjątkiem na przykład postępowania uproszczonego, gdzie tam merytorycznie orzeka jeden sędzia. Zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. To jest kolejna zasad konstytucyjna, która jakby przewiduje, że w zakresie określonym przepisami proceduralnymi e, powinniśmy przewidzieć dokładnie ustawodawca, że są takie sprawy, w których udział tych ławników e, powinien się e, sprawdzić. Dać jakąś realną pomoc sędziemu zawodowemu, i w ramach postępowania cywilnego, przykładowo w niektórych sprawach z zakresu prawa pracy, właśnie mamy skład ten ławniczy: jeden sędzia plus dwóch ławników. Ze spraw rodzinnych, no to przede wszystkim mamy sprawy rozwodowe chociażby jeden sędzia i dwóch ławników czyli tak naprawdę ławnicy mają dostarczyć sędziemu takiej wiedzy, nie wiem, życiowej tak byśmy to nagrali E, ponieważ e, być może, no, nie sądzę, co prawda, ale sędzia takiej wiedzy związanej z funkcjonowaniem międzyludzkim być może nie posiada i ci ławnicy po prostu by mu w tym pomogli. E, kolejna zasada to zasada instancyjności. Tutaj chodzi o. Zapewnienie kontroli prawidłowości wydawanych rozstrzygnięć, przede wszystkim merytorycznych, i w polskiej konstytucji przewidziano, że rozstrzygnięcia merytoryczne powinny podlegać co najmniej rozpoznaniu w dwóch instancjach. I rzeczywiście tak jest. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie merytoryczne od wyroku sądu pierwszej instancji, jest możliwość złożenia apelacji do sądu wyższej instancji. Podobnie jest w przypadku rozstrzygnięć formalnych, postanowień. Tutaj będzie nam przysługiwało zażalenie o różnym charakterze, ale formalnie też może się pojawić opcja, że to w drugiej instancji będzie to zażalenie rozpoznawane. Zasada jawności. Ta zasada jest jakby też tą zasadą konstytucyjną, czyli jako regułę przyjęto, iż rozpoznanie spraw odbywa się jawnie. Oczywiście występują w tym zakresie określone ograniczenia. O których za chwilę powiem, one są oczywiście uzasadnione. Natomiast należy wyraźnie zaznaczyć, że ta jawność ma jakby dwa aspekty. Pierwszy to taki wewnętrzny, który odnosi się do stron, do uczestników postępowania, dający im możliwość zapoznawania się z aktami sprawy, możliwość uzyskania zapisu przebiegu posiedzenia. Natomiast ta zasada jawności w tym aspekcie zewnętrznym polega na tym, że rozpoznanie spraw odbywa się z udziałem publiczności. Czyli tak naprawdę każda osoba pełnoletnia i nieuzbrojona ma prawo na takie posiedzenie. Niejawne przyjść, usiąść dla mie na miejscu przeznaczonym dla publiczności i na pytanie sądu wystarczy, że po prostu powie, że jest publicznością i tutaj nic więcej robić nie trzeba. Oczywiście ta zasada e, jawności, przede wszystkim w tym aspekcie zewnętrznym, podlega ograniczeniu i jest rozpoznawana e, przy tak zwanych drzwiach zamkniętych. Na przykład, jeżeli mają być e, poruszane kwestie związane z moralnością, e, kwestie, w których może się pojawić ryzyko ujawnienia tajemnicy jakiejś państwowej. Czyli ogólnie informacji niejawnych, wtedy ta szeroko pojęta publiczność nie może uczestniczyć w tym posiedzeniu. Mogą uczestniczyć oprócz sądu oczywiście strony, prokurator, pełnomocnicy. Także tutaj to ograniczenie rzeczywiście się pojawia. Natomiast trzeba pamiętać, że nawet w tym przypadku sentencja, czyli to merytoryczne rozstrzygnięcie jest zawsze ogłaszane w sposób jawny. Z uzasadnienia możemy ze względów oczywistych zrezygnować. Przejdźmy teraz do zasad procesowych, czyli tych, których już będziemy opierali się tylko i wyłącznie na regułach postępowania cywilnego, ponieważ one tylko i wyłącznie do tego postępowania się będą odnosiły. Pierwsza kwestia to zasada prawdy materialnej, inaczej mówiąc prawdy obiektywnej. Tutaj chodzi o to, że sąd musi wydać wyrok na podstawie jakiegoś ustalonego stanu faktycznego i stanu prawnego. Oczywiście, każda ze stron powód pozwany, jakąś argumentację podaje w jednej i w drugiej płaszczyźnie, natomiast postępowanie sądowe służy temu, aby to w jakiś sposób zweryfikować. No i jakby idealną sytuacją jest taka, jeżeli my w toku całego tego postępowania ustalamy ten przebieg tych relacji, na których strony opierają swoje roszczenia, tak jak one w rzeczywistości się odbyły, czyli te obiektywne czynniki powinny e, zadecydować. Czy to się udaje zawsze? Myślę, że nie, natomiast myślę, że w ramach postępowania do tego się dąży. Zasada równości stron i uczestników postępowania. Chodzi o to, żeby w ramach postępowania sądowego mieć tak zwaną równość broni, czyli mieć możliwość skorzystania z tych samych instytucji procesowych, żeby być wysłuchanym co do tych samych okoliczności przez sąd, czyli obie strony powinny być na takich samych zasadach słuchane. No i na przykład każda ze stron może chociażby złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, czyli każda powinna mieć równą dostępność do tego tytułu. Instytucji. Zasada dyspozycyjności. To jest taka zasada, która wyróżnia właśnie przede wszystkim postępowanie cywilne i odróżnia na przykład od postępowania karnego, kiedy tam organy w postaci policji, prokuratury odpalają się bardzo często z urzędu. Natomiast w ramach postępowania cywilnego to tak naprawdę my decydujemy, czy chcemy udzieli, udzielenia tej ochrony, czy nie. Przykładowo, jeżeli ktoś tam wyrządzi szkody, coś zniszczy, no to oczywiście zasadniczo powinien to naprawić. Ale czy my będziemy chcieli w tym postępowaniu sądowym uczestniczyć, czy je będziemy chcieli w ogóle zainicjować, to tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od nas. Wcale nie musimy tego robić, a nawet jeżeli to postępowanie sądowe się już toczy, my na przykład możemy powiedzieć, że my już nie chcemy tej ochrony, możemy pozew cofnąć. Jeżeli chodzi o obie strony postępowania, to, to w ich gestie jest na przykład chęć zawarcia ugody przed sądem, czyli zakończenia postępowania w sposób Polubowny, i jeżeli to się uda, to sąd oczywiście kończy w tym momencie swoją aktywność. Zasada kontradyktoryjności. Ta zasada nazywa się również zasadą sporności, ponieważ proces cywilny właśnie opiera się na tym, że strony toczą spór. Czyli tak naprawdę one dostarczają dowodów, argumentów na poparcie tych swoich twierdzeń. Natomiast sąd jest takim, można powiedzieć, arbitrem, który. Kontroluje prawidłowość czynności podejmowanych przez sąd i oczywiście zbiera te informacje w celu wydania merytorycznego rozstrzygnięcia. Oczywiście sąd wyjątkowo również może podjąć inicjatywę z urzędu, natomiast to jest na zasadzie wyjątku. Główna gestia tej sporności, prowadzenia procesu leży w gestii stron. Zasada swobodnej oceny dowodów. Jest to zasada, którą kieruje się sąd, jest do sądu kierowana. I ma zastosowanie w przypadku e, zastanawiania się nad rozstrzygnięciem merytorycznym, czyli w jakim kształcie ono powinno zapaść. Sędzia, tak naprawdę w ramach tej swobodnej oceny dowodów, ma obowiązek wziąć pod uwagę całokształt okoliczności, dowodów, faktów przedstawionych w ramach postępowania sądowego, do nich się odnieść, czy je uznaje za mm, rzeczywiste. Czy na przykład ktoś jakiś świadek kłamał, czy też nie, którym dowodom, jakby przyznał rację, który odrzucił, to w ramach swobodnej oceny dowodów powinien zrobić. Czym się kieruje przy tej ocenie? Na pewno przepisami prawa. Na pewno regułami logiki i na pewno decydujący jest również jego doświadczenie, zarówno te prawnicze, jak i życiowe. I jeżeli te elementy wystąpią, to można przyjąć, że sąd przy wyrokowaniu zastosował, czy też skierował się zasadą swobodnej oceny dowodów. Zasada bezpośredniości. Ta zasada y, dotyczy tego, że sąd powinien stykać się z materiałem procesowym, ze stronami bezpośrednimi, ponieważ Oczywiście możemy skorzystać z dokumentów, jaką straść one oczywiście zapewniają, natomiast nie mamy możliwości obserwowania na przykład przebiegu postępowania dowodowego zeznania świadka, kiedy to oprócz tego, co on mówi, istotne jest również to, e, jak on się po prostu zachowuje. Możemy obserwować jego reakcję, jak odpowiada na zadane pytania, kwestie mimiki itd., itd. Także ta zasada jest dosyć istotna. Oczywiście od niej są wyjątki, kiedy sąd nie musi ze stronami się kontaktować i po prostu. One w tym postępowaniu bezpośrednio udziału nie będą miały. Kolejna kwestia, którą chciałbym w ramach tej prezentacji omówić, to. Pozew. Natomiast, żeby mówić o pozwie, należy zrobić krótkie wprowadzenie. Dlaczego w ogóle my czegoś takiego jak pozew potrzebujemy? Generalnie należy pamiętać o tym, żeby uruchomić postępowanie sądowe, my musimy go co do zasady zainicjować poprzez jakąś naszą aktywność. Wyjątkowo są sytuacje, na przykład sąd opiekuńczy ma możliwość wszczęcia postępowania z urzędu, natomiast zasadniczo my uruchamiamy sąd poprzez złożenie właściwego pisma w sprawie. Czyli albo pozwu, albo wniosku. Natomiast ta zasada pisemności, jak tutaj widać, jest pewnego rodzaju wyjątki, ponieważ samo postępowanie przed sądem przede wszystkim w ramach rozprawy odbywa się ustnie. Ta zasada pisemności uzupełnia to postępowanie, to regułę ustności. Natomiast Zgodnie z regulacją, jeżeli my cokolwiek dokonujemy poza rozprawą, właśnie powinno przyjąć formę odpowiednich pis procesowych. Na marginesie należy zaznaczyć, że w ramach postępowania sądowego my możemy również się posługiwać w, te, w pewnych e, sprawach, na przykład w postępowaniu wieczystoksięgowym urzędowymi formularzami, a co so postępowania, na przykład elektroniczne postępowanie upominawcze, kiedy to możemy wykorzystać system teleinformatyczny, czyli za pomocą internetu, możemy zainicjować. Postępowanie sądowe. Każde pismo procesowe musi spełniać pewne takie ogólne, generalne wymagania, i tutaj jeden z przepisów procedury cywilnej, skazany, tak naprawdę zawiera katalog elementów, które takie każde pismo powinno mieć. Po kolei oczywiście czytać nie będziemy, natomiast ja postaram się powiedzieć ogólnie, co w takim piśmie powinno się znaleźć. Na pewno powinniśmy wskazać organ, sąd, do którego to pismo jest kierowane, z oznaczeniem, czy to jest sąd rejonowy, czy okręgowy, który to jest wydział. Oczywiście, jeżeli się pomylimy. No to sąd nie zwróci nam tego pisma najczęściej, natomiast przekaże według właściwości temu konkretnemu sądowi, ale oczywiście to zabiera nam trochę więcej czasu. Na pewno powinniśmy dokładnie określić strony postępowania, czyli powoda pozwanego, imię, nazwisko, czy występują sami, czy występują przez pełnomocnika, bo takie prawo również mamy. Powinniśmy wskazać, jakie pismo wnosimy. Co prawda, decyduje treść, natomiast na pewno ułatwi to zakwalifikowanie pisma od razu na na bieżąco czyli na przykład jeżeli, jeżeli chcemy złożyć pozew to po prostu w nagłówku tego pisma w tytule piszemy że to jest pozew jeżeli mówimy że to jest wniosek piszemy że to jest wniosek powinniśmy w tym pozwie w tym wniosku określić czego my chcemy czyli tak naprawdę to żądanie które w tym piśmie do sądu kierujemy oczywiście w sposób taki w miarę zwarty żeby tutaj nie było wątpliwości jakie są nasze oczekiwania e, co dalej dalej powinniśmy wskazać e, czy mamy jakieś podstawy, z których te nasze żądania wynikają? Czy inaczej musimy przekonać sąd, że to, czego oczekujemy, ma jakieś realne oparcie w jakichś okolicznościach faktycznych? Takim elementem koniecznym. Jest oczywiście podpis każdego z podmiotów, które takie pismo składa, czyli powinniśmy odręcznie się podpisać na dole pisma i powinniśmy wymienić załączniki, ponieważ w piśmie nieraz powołujemy się na określone dowody, na przykład na faktury. No i te faktury na przykład powinny być dołączone jako załącznik do pisma, a mogą oczywiście pojawić się również inne dokumenty. Jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś się nie może podpisać, rzadko bo po rzadko, ale się zdarza, może podpisać się za nią inny podmiot przez nie upoważniony, oczywiście z podaniem przyczyny, dlaczego jakby sam autor pisma tego podpisu złożyć nie może. W przypadku, kiedy chcemy złożyć pozew przez internet w tych postępowaniach, w których jest to możliwe, mamy obowiązek podpisać tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, no, który jest równoważny temu podpisowi własnoręcznemu. Ale to tylko w niektórych postępowaniach jest możliwe. Jeżeli natomiast mamy pełnomocnika... To on do takiego pisma, do pozu przede wszystkim, ma obowiązek doręczyć to swoje pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej i taki sam egzemplarz dla strony y, przeciwnej, czyli do sądu. Jeden, dla drugiej strony pełnomocnictwo też powinno być przeznaczone. Jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, to tylko on się podpisuje. Nie ta strona, którą reprezentuje, ale podpisuje się tylko on. Jeżeli jest to pierwsze pismo w sprawie, Czyli na przykład te, które inicjuje postępowanie sądowe, czyli na przykład pozew, to ustawodawca wymaga od nas, żebyśmy jeszcze w sytuacji, kiedy powód jest w jakiś sposób identyfikowany na podstawie jakichś systemów cyfrowych, czyli tutaj mamy NIP, PESEL, CIDG, czyli Centralna Ewidencja Informacji, ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, no to my powinniśmy to oznaczenie w pozwie po prostu podać. Czyli numer PESEL, numer NIP, numer Regon i tak dalej, i tak dalej. Także mamy po prostu obowiązek. Jeżeli natomiast jest, jest to kolejne pismo w sprawie, czyli już inne niż te pierwsze, wystarczy e, tak naprawdę podać jeszcze dodatkowo sygnaturę akt, i po tej sygnaturze ta korespondencja, e, jeżeli jest na przykład złożona w biurze podawczym, trafia do właściwego wydziału konkretnego sądu. Teraz kwestia pieniędzy. Bo oprócz wymogów takich formalnych, stricte, o których powiedzieliśmy, należy wspomnieć, że my najczęściej domagamy się jakiegoś świadczenia takiego policzalnego w pieniądzu, czyli tutaj, jak przepis mówi, chodzi o e, świadczenia o charakterze majątkowej, czyli musimy poddać wtedy wartość przedmiotu sporu. Ona jest na przykład potrzebna przy określeniu, w jakiej wysokości opłatę powinniśmy od takiego pisma. Uiścić. Oczywiście, jeżeli w treści pisma ta kwota się wprost pojawia, to oddzielnie jej nie musimy oznaczać. Natomiast jeżeli nie ma, jest po prostu taki obowiązek. Jeżeli tej wartości nie podamy, no to po prostu przewodniczący nas wezwie do uzupełnienia braku w tym zakresie. I kwestia yy, też fiskalna, no bo często ta wartość pieniężna może być wyrażona w groszach. W grosze się nie bawimy, zaokrąglamy to wartość przedmiotu sporu w górę do pełnego złotego. Przejdźmy teraz, już stricte do pozwu. Pozew jest oczywiście pismem procesowym, ale już kwalifikowanym. Co oznacza, że oprócz tego, co już powiedzieliśmy, musi zawierać albo w niektórych sytuacjach może, bo nie wszystko musi się w nim zawierać dodatkowe elementy. Obligatoryjnie. W pozwie mamy obowiązek dokładnie określić, czego żądamy. Na przykład, nie wiem, odszkodowania, zadośćuczynienia, wydania rzeczy, eksmisji. Tak jak wspomniałem. Wartość przedmiotu sporu, jeżeli mamy sprawę o charakterze majątkowym, powinniśmy również wskazać podstawę faktyczną swojego żądania, czyli fakty, na których opieramy swoje żądanie. Co do podstawy prawnej, możemy, ale nie musimy, bo sąd i tak nie jest związany tym, co my podamy i zastosuje taką podstawę, jako uzna, że w danej sprawie powinna się pojawić. Natomiast, oczywiście, jeżeli jesteśmy reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika, no to ja sobie właściwie nie wyobrażam, żeby on składając pozew podstawy prawnej w tym zakresie nie wskazał. Czasami mamy obowiązek oznaczyć, jak tutaj przepis mówi, datę wymagalności roszczenia. Chodzi o to, żeby wskazać od jakiego momentu my możemy domagać się od naszego dłużnika przymusowej realizacji spełnienia świadczenia. Chodzi o to, że mu najczęściej dajemy pewien czas, żeby zrobił to dobrowolnie, na przykład do 30 czerwca. To oznacza, że od 1 lipca tego konkretnego roku to świadczenie staje się już wymagalne i my możemy domagać się jego przymusowej realizacji. Pewną nowością takim Oddechem w kierunku odciążenia sądów, jest oczywiście punkt trzeci tego paragrafu 1 artykułu 187, mianowicie w tym pozwie wniosku powinniśmy podać, czy próbowaliśmy jakieś ścieżki alternatywnej dochodzenia swoich żądań, tutaj mówi się o tych alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, przede wszystkim wskazując na postępowanie mediacyjne, a jeżeli wskazujemy, że nie skorzystaliśmy, to powinniśmy również określić, dlaczego tego nie uczyniliśmy. Takim elementem też koniecznym, bo właściwie taka jest reguła, że pozew, pismo kierowane do sądu podlega opłacie, to powinniśmy dowód tej opłaty dołączyć. Albo znak opłaty sądowej, przyklejany na pierwszej stronie pisma, albo powinniśmy dołączyć dowód przelewu tej kwoty na właściwy rachunek sądu. Jeżeli chodzi o elementy. Dodatkowe, które pozew może zawierać, no to tutaj one są oczywiście wymienione jakoś pewnie szerzej nie będę tłumaczył, bo dla laika to i pewnie tak będzie niezrozumiałe. Ustawodawca natomiast wyszczególnia nam pewne wnioski, które mają na celu realizację tej zasady szybkiego rozpoznawania spraw, czyli służące przygotowaniu rozprawy, na ta, na przykład wezwanie na pierwszą rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych. Czyli nie poświęcamy pierwszej rozprawy tylko temu, żeby się przywitać, żeby strony zaprezentowały swoje stanowisko i dopiero się od Dowiedzieć, że potrzebują takiego innego świadka, tylko od razu przed tą pierwszą rozprawą możemy tych świadków wezwać, żeby już na tej pierwszej rozprawie te informacje od nich można było uzyskać. Także tutaj przykładowy katalog, omawiać wszystkiego nie będę, natomiast jakby idea jest taka, jaką przedstawiły. I tutaj jest przykład takiego wzoru. Jak powinien wyglądać pozew? Ja wybrałem jeden z wielu y, wzorów, dlatego go wybrałem, że jest przede wszystkim krótki i y, y, y tutaj no, nie ma niepotrzebnych, zbędnych elementów. Jest to pozew o zachowek, czyli wiąże się to z postępowaniem spadkowym, kiedy my. W pewnych okolicznościach, przy dziedziczeniu, mamy możliwość domagania się zapłaty pewnej kwoty pieniężnej. Tutaj warto zwrócić uwagę na te elementy graficzne, czyli gdzie co się znajduje. Zaczynając od góry, mamy datę, mamy oznaczenie sądu razem z podaniem wydziału, mamy. Tego naszego powoda, proszę zwrócić uwagę, jest adres zamieszkania, jest PESEL, bo to jest pierwsze pismo procesowe. Mamy również pozwanego też z oznaczeniem jego adresu zamieszkania. Po lewej stronie mamy to wartość przedmiotu sporu, jak widzimy zaokrągloną w górę do pełnego e, złotego. No i poniżej jest to żądanie, o którym mówi się jako elemencie obowiązkowym każdego pozwu, czyli tak naprawdę wskazujemy, czego się domagamy. Zasądzenie odpowiedniej kwoty w odpowiedniej wysokości. E, mamy oczywiście możliwość zażądania również, żeby sąd zasądził odsetki do momentu zapłaty, które zostały naliczone. Możemy domagać się oczywiście również zasądzenia na naszą rzecz tych kosztów postępowania w przypadku oczywiście, jeżeli to, ta procedura zakończy się na naszą korzyść. Tutaj jeszcze mamy dodatkowy element dołączenia określonych akt sprawy z innego postępowania. Natomiast y, mamy też oczywiście odniesienie do tej mediacji. Tutaj krótka informacja: że nie udało się, mimo jakichś tam prób, zawrzeć porozumienia. No i potem, jak widać, znajduje się uzasadnienie, czyli tak naprawdę rozwinięcie tego naszego żądania z podaniem dowodów, na których się, się opieramy. Na dole mamy podpis, powoda, i jak wspomniałem powinny być załączniki, czyli mamy sam odpis pozwu celem doręczenia drugiej stronie, odpis załączników, dowód do, dołączenia do tego pozwu e, opłaty. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o pewien taki bardzo uproszczony układ związany z pozwem. I to wszystko, jeżeli chodzi o te dwa zagadnienia. Czyli dotyczące zasad postępowania cywilnego i dotyczące pozwu. Dziękuję serdecznie za uwagę i zachęcam do zapoznania się z innymi materiałami dostępnymi w cyfrowej bazie Uniwersytetu w Białym Stoku. Dziękuję bardzo.